Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy, no znowu jest wesoło, Jarosław Ubezwłasnowolniony to taki starszy pan, którego coraz mniej osób się słucha, taki... Kiedyś może i był groźny, ale teraz to taki dziad, który jak byliście młodzi, jak myśmy byli, bo to jeszcze wtedy były podwórka, na których ktoś biegał, to zawsze był taki koleś, który wychodził i mówił, żeby przestać grać w piłkę, bo tu pod blokami nie wolno i wszyscy go zlewali. No i tak mniej więcej chyba w tej chwili wygląda Jarosław Kaczyński, jak apeluje o spokój, odpowiedzialność między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. O pomniejszych konfliktach nie wspomnę. W każdym razie, tak jak wspominaliśmy, ten pożar w burdelu się pogłębia. To znaczy, Tomku, właśnie co to oznaczało to wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, w którym centrum, apogeum kryzysu, w którym zamordowano jedną z ważniejszych polskich rzek. Dodatkowo mamy do czynienia z jakimś gigantycznym pokazem niemocy aparatu państwa, państwa, które przyznaje się do tego, że jest bezsilne, ustanawia jakąś idiotyczną nagrodę 1 000 000 zł, za bliżej nie wiadomo co. Z drugiej strony, uwaga, to samo państwo pali posiadane przez siebie dowody, co ujawniła wczoraj Gazeta Wyborcza, że ryby, które były zebrane pod koniec lipca, zostały spalone. I osobiście stawiam hipotezę badawczą, że to nie był przypadek. Tomku, co, o czym w ogóle mówię? No i on wychodzi i opowiada o panu Wesołym, jakimś takim z miasta, który kandyduje, i on go popiera. I tylko o tym. I to Szanowni wszystko. Państwo, to nie było tak, że musiał wyjść i nie lubi pana Wesołego, który się bronił zresztą przed tą funkcją, bo nie chciał. On nie chciał, Znaczy żeby nie, tak. on nie chyba się bronił przed poparciem PiSu. W ogóle nie chciał kandydować, Janku. Nie chciał w ogóle kandydować. To jeszcze poprawiam. Chciał sobie spokojnie tak już być tam, spokojnie, tak jak jest on przyszedł. On jest facet zarobiony. Natomiast Jarosław Kaczyński wyszedł i mu ten śmiertelny pocałunek zafundował. Natomiast, Szanowni Państwo, to było jeszcze, to ma jeszcze swoje dno. No bo to jest dno dna, tak, to dobrze. Tak właśnie musimy to określać. W tym czasie, zwróćcie Państwo uwagę, trwały komisje sejmowe, no pełna kompromitacja, awantury. Posłowie opozycji nie mogli się niczego dowiedzieć. Nie przyjechał nikt z rządu, absolutnie. Wszyscy to olali, wysyłani byli jacyś wiceministrowie, ludzie z ochrony środowiska, tak, no, któryś tam garnitur tych wszystkich ludzi. Posłowie dowiedzieli się nagle, że nie został tak naprawdę zwolniony szef Wód Polskich, bo poszedł na urlop. No jak. Sami Państwo słyszycie, co się dzieje, ale nagle dowiedziano się, że Jarosław Kaczyński osobiście sam wyjdzie i powie narodowi jakąś swoją prawdę objawioną. No to wiadomo, pierwszy sekretarz będzie kierunek. Wszyscy myśleli, czy stanie za Morawieckim, czy stanie za Ziobrą, czy za Morawieckim, czy za Ziobrą. A on jeszcze sam nie wiedział, za kim stanąć. A wyszedł i po prostu, no, delikatnie mówiąc, no, narobił majtki, za nikim nie stanął, bo każdy może mu zrobić coś. No i dał tylko ten pocałunek panu przyszłemu inspe, włodarzowi miasta. No, zobaczymy, jak to się No skończy. nie, no, mówisz, że on kandyduje na Frudzie Śląskiej, natomiast to jest pocałunek śmierci. No facet się bronił przed tym, próbować się jakoś tam przedstawić, no chociaż jest posłem z list PiSu, no to trudno, żeby się dystansowało tak bardzo mocno. No Natomiast jak wyciągnięto ci... od razu, ile dostał pieniędzy w COVID-zie. Oni wszyscy, no, to nie jest 16, biedny chłop. 16 milionów. To też Tak. jest, kolejny temat. Natomiast no, rzeczywiście był to taki pokaz Jarosława Kaczyńskiego dość tragikomiczny, drodzy Państwo. No to po prostu materiał do skeczy. No, starszy pan, który wychodzi, no jeszcze przy okazji, drodzy Państwo, zamknęli ulicę Nowogrodzką.
Natomiast wiesz, to też ja tutaj się zdziwiłem, bo mieliśmy sytuację kuriozalną, że AMS, firma sprzedająca billboardy, odmówiła przyjęcia tygodnikowi Nie billboardu adresowanego do Jarosława Kaczyńskiego. To jest dosyć duży skandal, że nie można sobie powiesić, bo billboard bynajmniej nie był jakoś specjalnie wulgarny. To było takie adresowane do Jarosława Kaczyńskiego apel: nadchodzi koniec, Jarosławie. No zobaczymy, jak firma MS, jakie dostanie teraz kolejne reklamy, co będzie miała do zrobienia. To jest bardzo proste. No, jeżeli uważają, że dalej to na tym będą opierali swój sukces, prawda, biznesowy, proszę bardzo, nie ma sprawy. Szanowni Ale Państwo, tylko jest jeden problem, Tomku. już niedługo. AMS należy do firmy Agora, wydawcy Gazety Wyborczej. Janku, zgadza się. Posłuchaj, ja specjalnie o tym mówię. Przecież widzisz, jak się to dokończyć. Widzisz, jak dmuchają tam w ten konflikt, który się rozgrywał pomiędzy redakcją Gazety Wyborczej a Agorą. Dmuchali w ten konflikt i teraz rewelacyjnie pokazali wszystkim, kto ma jakiego pana. To jest właśnie to. Nie, to ja tam myślę, ja myślę, że się naprawdę przestraszyli, że będą mieli jakieś kłopoty. Natomiast, bo. Janku, tam, ja no być może już mam te teorie spiskowe, ale spodziewałem się, że to było mocno zahakowane i Ale teraz już. ja zaproponowałem tygodnikowi Nie. Ty pamiętasz taki dowcip, Adam jak. Michnik już będzie teraz na 100% wiedział, jaką mu agenturę tam wrzucili i kto wywołał te konflikty. Świetne, Właśnie. rewelacja. No Wąsik pali aktywa. Słuchaj, pamiętasz ten taki żart z milicjantem, który przechodząc obok sklepu słyszał od papugi zoologicznego: ej ty niebieski, co, głupi jesteś. No i po którymś razie upomniał po raz kolejny właściciela, mówiąc, że no jak tak dalej będzie, to będą mandaty wypisywane, bardzo drogie, to się nie opłaci. No i tutaj nastraszył, no i potem idzie, a papuga: ej, ty niebieski. No to koleś się zagotował, zrobił czerwony. Co? Ty wiesz co. To właśnie. No więc właśnie teraz zaproponowałem tygodnikowi Nie, żeby zapróbowali wynająć kolejny billboard pod hasłem Jarosław. Ty wiesz co. Janku, no Wąsik nie umie trzymać kart przy orderach. No już jedną kartę wyrzucił o jeden Ja bym głupi powiedział, co on billboard. trzymać umie, ale to jest niebezpieczne dla naszego Nie, kanału, nie, więc nie, to zaraz ja ci mówię nie powiem. tak jak do huzarów. Huzarzy Nie, milczeć, nie, naprawdę tak. Nie, więc nie, nie nie, powiem. Nie Janku. powiem, drodzy Państwo, co umie Tak, trzymać tak. pan minister Wąsik. Ale szanowni Państwo, Jarosław dzisiaj też miał jeszcze, i Wąsik miał jeszcze dzisiaj jeden kolejny sukces, bo tutaj jest bardzo fajnie. Naprawdę Jarosław otrzymał dobrą informację. Wyobraźcie sobie Państwo, już jutro rusza, już dzisiaj, przepraszam, dzisiaj rusza budowa Pałacu Saskiego, ale ta budowa jak 680 metrów ogrodzenia. I po co to wszystko? Przecież wiadomo, już od razu ten szef wychodzi i mówi, ale będzie ciężko, ale będzie trudno, ale to będzie długo, ale konserwator zabytku. Ale to ogrodzenie Jarosławowi da święty spokój od nas, od tego plebsu, który mu przeszkadza w tych sabatach smoleńskich. Duży płot wokół tutaj grobu nieznanego żołnierza. Od słynnej lotnej brygady Tak. opozycji. Pozdrawiamy chłopaków, Wszystkiego najlepszego. która im tam uskutecznia monty pythonowskie. Bo to jest takie, drodzy Państwo, bo to trzeba byłoby właśnie też. Będzie bardzo No. widział, Janku, wiesz, przyjedzie, ten policjant będzie gwizdał do tego mikrofonu, do tego urządzenia, które ma rzeczywiście jakimiś, wiesz, dźwiękami odstraszać tłum, to on to robi paszczą. No. Także no piękne, piękne, to jest piękne. To jest Polska. Brawo. Polska Jarosława Kaczyńskiego, dodajmy. Tak, coraz lepiej, Ale coraz lepiej. wróćmy do tego. No mamy Jarosława Kaczyńskiego, który no w ogóle. Zastanówmy się, no, do kogo miał być przekaz, który on. Bo ja powiem, ja mam swoją własną hipotezę, to może ja zacznę. Ja mam przekaz, taką mam hipotezę, że Jarosław chciał wejść i ogłosić dymisję, nie wiem, Morawieckiego, jakąś ważną wiadomość chciał podać. Sam nie wiedział. On sam nie wiedział, on się boi Przed jednego. przestraszył się tego, co chciał zrobić,
i ogłosił poparcie pana Markę. I to wyszło tak wyszło. No bo to wyglądało jak stracił cierpliwość, ale zanim dotarł na mównicę, no to odzyskał jednak panowanie nad sobą. Szanowni Państwo, to już naprawdę zaczyna być komedia, bo wiewiórki, ludzie ze służb zaczęli się śmiać i określają to wystąpienie 76-sekundowe Jarosława, że Jarosław wyszedł i chciał powiedzieć, że jest porwany i było porwany. Jarosław mrugni dwa razy. Jeżeli potrzebujesz pomocy, Jarosław mrugni dwa razy. No to są jaja. I że najlepiej zatrudnić teraz zamiast Tomka, to detektywa Rutkowskiego, żeby go uwolnili. No, no, no takie po tym wystąpieniu ci najważniejsi funkcjonariusze sobie stroją żarty. Kamiński, gdzie jesteś? Bo nie widać cię znowu. Chłopie, no wyjdź trochę. No i szanowni państwo, to nie koniec, bo nagle zobaczyliśmy, że zaczęła się okładanka taka po mordach. Najpierw zobaczyliśmy, że funkcjonują na Twitterze takie no, już informacje bezpośrednio określające relacje pana znaczy brata pana ministra Ziobry z jednym z tych ludzi, którzy zarobili miliony tutaj dzięki dobrej zmianie, no, no żyją jak chcą. No. My jesteśmy, dlatego uważamy, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa atakować LGBT, chociaż my jesteśmy heteroseksualni, ale to nie ma znaczenia, Tomku. Janku, dopytują się, to ja tłumaczę, bo tutaj niektórzy się dopytują, także tłumaczę. Od razu wiesz, no szkoda, żeby jakieś oferty nam składali, dlatego już mówię, że szkoda, to bez sensu. No i szanowni państwo, i pokazują, że brat pana Witolda Ziobro, pana Zbigniewa Ziobro, no ma relacje znaczy, słuchaj, wypowiedź, z jednym menażerów. Ale za chwilę jest drugie uderzenie i nagle się okazuje, że wychodzi kolejny mail Dworczyka, gdzie Morawiecki rozmawia z różnymi tutaj tuzami, jakąś te prostytutki, tak jak ty mówiłeś, z prostytutkami, w jaki sposób zwodować ustawę Lex TVN. Piękna, piękna. Cztery dni po wyborach, tam jest bardzo często ciekawe określenie, dwóch gazet, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu, to są media, którym pozwoliliśmy przeżyć. To jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje, w jaki sposób oni funkcjonują. To znaczy Skarb Państwa wybrał sobie media, które sobie utrzymał na powierzchni ziemi, w takim sensie, że czy one by przetrwały bez niego? Przetrwałyby. No, przykład Gazety Wyborczej pokazuje, że można przetrwać bez reklam spółek Skarbu Państwa. Natomiast mało tego, ja jestem takim autorem tezy, że to dzięki temu, że odłączyli Gazetę Wyborczą od Kroplówki, no, relatywnie wcale niedużej, biorąc pod uwagę, co teraz jest wlewane w sieci czy tym podobne rzeczy, ale dzięki temu Gazeta Wyborcza uzyskała dzisiaj gigantyczną, niezależną pozycję w oparciu o elektroniczne subskrypcje, o e-wydania, które sprawiają, że jest to jeden z najpotężniejszych tytułów w ogóle na świecie w tym liderem rynku. I krótko mówiąc, każda kolejna władza może panu Adamowi, twojemu dobremu koledze, naskoczyć, krótko mówiąc. On po prostu już jej kasy, znaczy zawsze mogła, ale teraz może więcej, bardziej naskoczyć, teraz może bardziej. Natomiast ta wszystkie reszta mediów jest... Pamiętam, Adam do pieniędzy miał podejście takie zawsze bardzo spokojne. Czy miał, czy nie miał, to było wszystko jedno. Tak on, przypominam, że nie wziął w ogóle akcji Agory. No, natomiast tu mamy sytuację taką, że no oczywiście oni opisali tutaj ten mail Dworczyka, opisuje idealnie sprawę, w jaki sposób oni traktują te media. No oni oczywiście traktowali to jako wytrych, bo to jest oczywiście prawda, że to co oni mówią, że takiej sytuacji, takiej, że ma tyle do powiedzenia, mają media z obcym kapitałem, co mają w Polsce, to nie mają gdzie indziej. Natomiast oni nie chcieli normalizacji tej sytuacji, oni chcieli wykorzystać tą sytuację do tego, żeby wziąć wszystkie media za mordę, krótko mówiąc, żeby wprowadzić wykupienie przymusowe i wprowadzić wszędzie swoich ludzi. To nie jest tak. To nie jest tak.
okładania się. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, proszę, że się przerwałem. Kolejną częścią okładania było wypuszczenie tutaj już informacji do opinii publicznej, dlaczego innych wojewodów zgodzi się na to, żeby ich dymisjonować pan premier Morawiecki, a Wrocławskiego nie. Ten, który ma, bo on ma wszystkie materiały dotyczące działek, a podobno nie wszystkie działki pana Morawieckiego. Jeszcze zostały opisane, nie są opisane. I tutaj nie, o, ten ma gleć i nie da rady. Nie, na pewno nie będzie zdymisjonowany. No, zresztą, jaką pozycję ma pan Morawiecki, no, skoro wychodzi pan Ozdoba, jeden z wiceministrów i mówi, że to pochopne było tutaj. Ale drodzy Państwo, ale jest jeszcze największa zabawa, to największa zabawa jest taka, że Morawiecki ogłosił, że odwołał szefa tych Wód Polskich. Teraz się okazuje, że nikogo nie odwołał, facet sobie poszedł normalnie na urlop. Co ciekawe, wcześniej mu już wtedy zwrócił uwagę dziennikarz Marcin Tyc, współpracownik naszej historii bez cenzury, którą wydajemy, gdzie pisze fajne historie o szpiegach. No więc z właściwą szpiegą dociekliwością dotarł do ustawy i tam czytamy jakieś rozporządzenia i zwrócił uwagę, że premier nie ma władzy nad tym, więc nie może dymisjonować. No i oczywiście tak wyszło na niego, ale teraz najlepsze jest. No, prawdopodobnie on go w ogóle nie zdymisjonuje, bo tak naprawdę to teraz zależy, tutaj decyzje zaczynają być już polityczne. Czyli koleś ogłosił, że on go dymisjonuje, a teraz się okazuje, że go nie dymisjonuje, no bo facet jest na urlopie. No jest to, kurczę, kompletnie niepoważne. Natomiast to też pokazuje, że ten rząd, widzicie, drodzy Państwo, oni po prostu nawet nie wiedzą, co oni mogą. Oni nawet nie czytają zakresu kompetencji. Janku, szanowni Państwo, bądźcie uprzejmi zwrócić uwagę, że w tej chwili jest narracja, ryby same popełniły samobójstwo, nie miały pływać, tam dostały odry, wszystko jest okej, okay, nic nie znajdą. Ale dostały odry, dlatego nie znałem. Ale zapominają te tuzy, że Morawiecki 10 powiedział, odra została zatruta i za to dymisjonuje tych dwóch ludzi. No przecież on ma wiedzę, co się stało z odrą. Przecież on to wyraźnie powiedział, odra została zatruta. I teraz już nie jest zatruta. Że wiesz, no, to robi wrażenie takie, że prawda ich przeraziła. Natomiast ja jeszcze się cofnę na chwilę do tego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę pokazał, ja mam takie wrażenie, że to może było jakieś takie ćwiczenie, żeby sprawdzić, ile on jeszcze jest w stanie zwołać dziennikarzy na swoją konferencję prasową, wiesz? Bo wiesz, to, sytuacja jest taka. Podliczmy, jakie są wydarzenia, drodzy Państwo. Mamy klęskę ekologiczną w Odrze, być może gigantyczne zatrucie, znaczy najprawdopodobniej gigantyczne zatrucie, kompletną bezsilność służb, kompletną bezsilność albo, uwaga, celowe działanie, celowy paraliż, gdyż paraliżuje ich prawda o tej aferze, bo są jeszcze dwie możliwości. Mamy dane o zatrważające dane o spadku PKB w Polsce, to znaczy kwartał do kwartału PKB w Polsce zmniejszył się o 2,3 punkta procentowego, to oznacza, że zaczyna się recesja. PKB jeszcze rośnie, ale już gigantycznie rozpoczyna się hamowanie. Ten rok jeszcze zakończymy na plusie, ale w przyszłym roku niby tam się prognozuje, że ten będzie wzrost niewielki, około 1%. Ja, jak Państwo pamiętacie, obstawiam, że będzie, no, że będzie po prostu recesja. Pytanie, czy to ona będzie miała 1% spadku PKB, 5% czy 10% nawet, bo tutaj akurat to zależy już tylko od okoliczności międzynarodowych. Ale to oznacza, Janku, poprawiaj mnie oczywiście, bo ja tutaj w tych kwestiach nie jestem tak dobrze zorientowany jak ty, ale to oznacza to, że nie zahamują, będzie następował wzrost bezrobocia. Bezrobocie zacznie się pojawić problemem. To znaczy ten spadek PKB spowoduje, że firmy zaczną ograniczać koszty, ograniczać swoją działalność, będą zwalniać. To z kolei oznacza, że będzie rosła siła, czy rosła podaż pracowników, co z kolei będzie oznaczało, że będzie spadała ich siła przetargowa, będą obniżane pensje, a w pewnym momencie ten próg bezrobocia, który obecnie w Polsce jest bardzo niski,
Zacznie być to problemem, bo to najpierw zacznie to być 5 punktów procentowych, potem 6, potem 7, 8, 9. Jak się zrobi 10%, to będzie problem. I potem będzie ten problem, no, zależnie od polityki gospodarczej. Szanowni Państwo, nie wolno mi powiedzieć więcej, bo tutaj nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Natomiast powiem Wam, że nawet nie idą tak łatwo te zakupy naszego sprzętu zbrojeniowego, bo bywa tak, że polskie bardzo poważne firmy potrafią rzucać kłody pod nogi i przeszkadzać, żeby ten zakup nie szedł tak gładko, jak powinien iść normalnie w takim przypadku. Przyjdzie czas, bo opowiemy na czym to polega, natomiast tutaj to nie jest tak. Tu wszędzie są jakieś problemy. Państwo nie działa. Naprawdę, państwo nie działa. Ci, którzy w tej chwili mnie słuchają, wiedzą, o czym ja mówię i to nawet już te programy dotyczące zakupu zbrojeń, to nie jest tak, że sobie Błaszczak z Dworczykiem tak to mogą szybko zrobić. Jest bardzo ważny problem. W państwie następuje paraliż. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną rzecz, która no, dla nich będzie najgorsza. Mówi się już wyraźnie, że Niemcy dogadali się w sprawie Baltic Pipe, podpisali umowę i Niemcy będą mieli gaz. A my żeśmy niedawno się, mówiąc brzydko, tak jak się mówi na podwórku, sadzili. Myśmy, nie damy naszego gazu Niemcom. Niech oni nie skamlą tutaj. Tak, niech robią tych ustaw jeszcze, nie, że są najważniejsi w Unii, to my nie będziemy się dzielić z naszym gazem. I mówiliśmy, że nasze magazyny są pełne, a ich nie. No nikt nie porównuje tych magazynów, jaka ilość jest gazu w naszych magazynach i ile to jest, a jaka jest ilość w niemieckich magazynach. Mówi się tylko pełne, niepełne, podaje się procenty, jak zwykle u nich. Natomiast no, nikt teraz nie mówi, że my nie mamy podpisanego kontraktu na Baltic Pipe i będzie nam brakowało około 40% i będziemy musieli robić kontrakty spotowe, co znaczy będziemy kupowali z giełdy za olbrzymie pieniądze. My to wszystko odczujemy. I dlatego powiem Państwu, że Jarek tak się trzęsie, jak schodzi z tej swojej budki biało-czerwonej. Tam schodzi, bo tak to wygląda. Także przyznam się Państwu, że to jest rzeczywiście niewesoła tutaj perspektywa. No o tyle dobra, że oni już długo nie wytrzymają, bo to długo nie pójdzie. Ja też mam wrażenie, że Kaczyński próbuje się zdystansować od odpowiedzialności za stan Polski. On chce, żeby to był Morawiecki, Ziobro, że to są ludzie, którzy... No i oczywiście najchętniej Tusk, któremu się próbuje przypisać w TVP odpowiedzialność za drożyznę w Polsce, za inflację, za wszystko. No Tusk poszedł i utopił ryby, no to wiadomo. Znaczy to jest... tam jest taka wersja, że TVP Info dotarło do świadków, że go tam słyszano nad wodą z rana Für Deutschland. Tak, i że ryby były dostrzeliwane i Macierewicz jest taki pokazany w memie, że były ryby dostrzeliwane, tak, po lądowaniu. Tak, to znaczy, że dobijano ranne ryby, no. Dobierano ranne ryby, tak. Nie, no. Szanowni Państwo, no doszliśmy do absurdu, gdzieś do jakichś... Kiedy... Powiem tak, żeby ktoś powiedział mi to 3 lata temu, nawet jeszcze 2 lata temu, to bym uważał, że to już jest przesadzone, że do czegoś takiego nie dojdziemy. A jednak możemy. I te granice to się nie kończy jeszcze. To jeszcze no, będzie. Wiesz, no, pytanie jest następujące. Wracamy do kluczowego pytania. Co tak naprawdę chciał osiągnąć Kaczyński tym swoim zachowaniem? To moim zdaniem... Nie, moje zdanie jest takie, że on w ostatniej chwili zdecydował się nie mówić nic. No i pytanie jest teraz takie, no bo on robi wrażenie, tak jak ja tutaj mówię, człowieka ubezwłasnowolnianego. Nie może zwolnić Ziobry. Nie może zwolnić Morawieckiego. Do mediów już przeciekają nasze informacje, myślę, że nie tylko od nas, że Ziobro się domaga dymisji Morawieckiego. Morawiecki się domaga dymisji Ziobry, a on nie ma tej siły w sobie, żeby wyrzucić jednego i drugiego, żeby cokolwiek zrobić. Jest takie po prostu taka mucka. To się robi po prostu już męczące i to nie tylko i wyłącznie dla ludzi,
którzy to obserwują, ale przede wszystkim chyba też dla głównych bohaterów, no bo wszyscy są silni, ale nikt nie jest w stanie być na tyle silny, żeby wyjść z tego pata u nich. Broń Boże, ja nie mam zamiaru im doradzać, żeby oni z tego wyszli, bo jak im więcej oni się tłuką między sobą, tym lepiej. Szanowni Państwo, Kaczyński przypomina w tej chwili takiego człowieka, który rzeczywiście rozumie, że z jego finansami jest bardzo źle i w ogóle z jego sytuacją życiową jest bardzo źle, nie podejmuje żadnych działań, że musi sam to naprawić, natomiast gorąco wierzy przy każdym losowaniu w Zolotka, że wygra. I on tak liczy, że na pewno coś się wydarzy, na pewno będzie jakaś sytuacja, która odwróci. Tak jak no, Hitler uważał, że nagle musi być... Myśmy o tym już wspominali, że słynny cud tak. Domu Brandenburskiego. Na pewno coś się zmieni. I dojechał do 30 kwietnia. No a potem... Ale wiesz, żeby nam nie powiedziano, że my coś sugerujemy. No. Nie, my nic nie sugerujemy. Niech on słuchaj, żyje to, to, nie, słuchaj, to nie, no, przypominam, że my jesteśmy zwolennikami tezy, że pan prezes jako dobro narodowe powinien odsiedzieć jak największą część tego wyroku po prostu. Jak ma ten mały pistolecik, to trzeba mu nawet zabrać i go pilnować, bo jest być może w depresji. No nie, no. Albo mu, weźcie mu iglicę, wyjmijcie czy coś, no ja, co mam was... Nie, tam to Tomku, żeby targnąć się na swoje własne życie, trzeba mieć w sobie odwagę. To jest, drodzy Państwo, akurat znana prawda. No, trzeba, żeby w jak najlepszym zdrowiu doczekał do tego, bo to Polakom się należy, żeby rzeczywiście tutaj nam to wszystko wyjaśnił. Dlaczego tak było? To, no musimy, nam się to, o, nam się to po prostu należy. Za klasyczną o, to jest słynne nawiązanie do słynnego, drodzy Państwo, wystąpienia pani poseł Beaty Szydło, która w 2016 roku tłumaczyła się z podwyżek. Natomiast no, prawda jest taka, że obecna sytuacja dochodzi do jakiegoś formy przesilenia. Na osłodę Jarosław Kaczyński przy tych wszystkich tego pokazali mu sondaż Kantara, który parę tygodni temu dał pierwsze prowadzenie opozycji od wielu, wielu lat, od bodajże 6 lat, nie, 7 lat, przepraszam. W badaniu sondażowym, natomiast Janku, 945 osób jeszcze przed tragedią na Odrze. No tak, to jest przed tym. Nie, chodzi mi, ale chodziło mi tylko... Nie, nie, Tomku, chodziło mi tylko o to, że to jakieś, wiesz, jakieś tam 30%. Natomiast no, my tak mówimy z grubsza, bo mamy tam wgląd, drodzy Państwo, w takie badania też, które zamawiały na siebie partie polityczne, które nie są publikowane, i PiS ma rzeczywiście poparcie stabilne w dolnym przedziale właśnie 26-30%, tak. Ale to było przed Odrą. Po Odrze nie było jeszcze, po Odrze nie tak, wiadomo. Po Odrze jeszcze nie mamy, nie było ten, więc tutaj, drodzy Państwo, się może okazać, że nastąpi to tąpnięcie, bo to kolejne tąpnięcie będzie, drodzy Państwo, w przedział 26 w dół. Wyrywając z kontekstu z gazet niemieckich określenia, że Polska w tej chwili jest najsilniejszym państwem, jeżeli chodzi o kwestię uzbrojenia, trzeba przeczytać cały materiał i w tym materiale są te olbrzymie zakupy zbrojeniowe, których jeszcze nie ma i które są no, rzeczywiście największe na świecie. I ta 300-tysięczna armia, gdzie rzeczywiście pan Marcin Samcel wytłumaczył po prostu, że w Polsce no, 300-tysięczną armię taką z prawdziwego zdarzenia, no to z przyczyn demograficznych jest duży problem, żeby to szybko zrobić. Naprawdę, to jest duży kłopot. To nie jest tak, jakby sobie ktoś tak myślał. Czyli te 250 tysięcy armii regularnej i te 50 tysięcy WOT-u. No, szanowni Państwo, na razie to mamy... Najwięcej generałów chyba tutaj, jeżeli można powiedzieć, ze wszystkich tutaj armii natowskich, to tak jakbyśmy tak policzyli sobie, to w Polsce jest najwięcej. Generałów, pułkowników, to tak nasza armia wygląda. Tak, ale to w każdym razie reasumując, Jarosław Kaczyński... Jedno, Janku, jest coś, co jest bardzo ważne i też żeśmy o tym rozmawiali i też chciałbym, żeby, szanowni Państwo, żebyście mogli na to spojrzeć. Jarosław Kaczyński ma jeden problem teraz. Po artykule, to powtarzamy, pani redaktor Bianki Mikołajewskiej dotyczącej tych olbrzymich pieniędzy milionerów PiS, jemu się
ci niemilionerzy odezwali. I on już wie. Już mu się zaczęły telefony, już mu się zaczęły prośby, roszczenia, daj, 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 daj. No bo jak to wygląda? Zobaczcie. Tutaj nagle tych kilkadziesiąt osób ma w nosie. Dobrze, no im się wydaje, że te pieniądze im zostaną. Czy PiS skończy się, czy nie skończy. Oni będą milionerami i będą z boku, według nich tylko, będą patrzeć, jaka piękna katastrofa, trudno, no już nie, i będą komentatorami życia politycznego. Ale są setki tysięcy ludzi, których oni pozatrudniali, i ci ludzie mieli, nie wiem, 10, 15, 8, tam jakieś na pewno pieniądze, których by normalnie nie zarobili, ale oszczędności nie ma. A jak się skończy PiS, no to oni nie mają szansy na jakieś normalne rynkowe działanie, bo to dużo tych ludzi, nie wszyscy, a dużo tych ludzi naprawdę było z układu pisowskiego przyjętych. I dla nich jest to straszny problem. Czyli kogo atakują? Daj, daj. Czyli Jarek ma, daj pieniążka, daj pieniążka. Bardzo poważny problem. I to oni pierwsi zaatakują, zobaczycie państwo, teraz PiS. To oni mają, to jest tak naprawdę też oczywiście pokazanie tego, po co ta władza, po co tak naprawdę nastąpiła dobra zmiana. To znaczy dobra zmiana, oni tak siebie nazywają, tak naprawdę jest to podła zmiana. Jest to po prostu gigantyczny skok na kasę. Oczywiście, oni się bronią, że to wszyscy tak robili i to już jest sprostowanie, bo nikt nie robił tego na tą skalę, to jest raz. Dwa, nikt nie wpychał na stanowiska merytoryczne tego typu ludzi kompletnie bez przygotowania. Tak, nie na taką skalę. Nie znaczy, na taką po prostu nie, no nie dawano, to znaczy jak dawano gdzieś, przepraszam, zaproszeniem Głąba, to pilnowano, żeby nie miał nic w podpisie. Natomiast ci robią tak, że po prostu tam nie ma ludzi merytorycznych. Po prostu chciwość ich opanowała do tego stopnia, że wywalają wszystkich, którzy pracowali, i efekt jest taki, że nie ma komu wykonywać roboty. Tutaj jest ten dramat, to znaczy to jest tak, że jak oni mają te powody polskie, to tam nie ma człowieka, który zna procedury, i nie ma człowieka, który może działać, bo nie ma, bo wszyscy są już swoi. To jest ta sama sytuacja, o której myśmy państwu opowiadali przy Polskim Ładzie, że Jarosław Kaczyński zebrał sobie Dream Team w Ministerstwie Finansów, który nie potrafi napisać mu ustawy i wdrożyć jej tak, żeby ona była współdziałała i była spójna z innymi aktami prawnymi. Nie dlatego, drodzy państwo, tego. Oni po prostu nie mają ludzi. To po prostu wszyscy ludzie, którzy potrafili to zrobić, już tam nie pracują, albo, uwaga, wypieli się na nich, ponieważ im zabrano premię. To znaczy do czasu, kiedy PiS przejął władzę w Polsce, to była sytuacja taka, że praca urzędnicza nie była za dobrze opłacana, natomiast była bardzo obliczalna i stabilna. To znaczy dostawało się premie, dostawało się określone awanse, jak się nie zrobiło jakiegoś głupoty, to one następowały cyklicznie, a poszedł PiS i nagle wszystko się rozwaliło i część ludzi, która była odpowiednio młoda, zabrała swoje 4 litery w troki i poszła sobie do sektora prywatnego, gdzie indziej, gdzie mogła. A część z tych, która była już zbyt zaawansowana wiekiem, żeby odchodzić, po prostu zaczęła robić tyle, żeby ich z roboty nie wyrzucili i mają w nosie problemy PiSu. Tym bardziej, że PiSowcy szybko poprzestudiowali te regulaminy, że tymi premiami można machać, że nie każdemu trzeba dać, że można na przykład swojemu dać całość funduszu premiowego, a innym ludziom nie dać nic. I efekt jest taki, że na nich nie ma kto pracować. Tak słabego merytorycznie rządu, tak słabej władzy nigdy nie było. I teraz to jest jakieś, nie wiem, to w ogóle, że PiS jeszcze do tej pory w sondażach nawet trzyma te swoje 26 do 30 punktów procentowych, jeszcze oczywiście przed Odrą, to zresztą i tak nie ma znaczenia, drodzy państwo, bo tak naprawdę prawdziwy zjazd nastąpi wrzesień, październik, wtedy, kiedy drożyzna, inflacja i zimno się zacznie. Chciałbym, Janku, jeszcze rozwinąć, szanowni państwo, temat tego, jak ty to fajnie określasz, to już nasza wina, tego żelazka zostawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, kiedy Jarosław Kaczyński wracał szybko sprawdzić, czy gdzie ma wrócić. Szanowni państwo, w piątek Jarosław Kaczyński zwołał ten swój sabat przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Odbywało się to w ogrodach Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwaga, za to płacił Jarosław Kaczyński. I tam było mnóstwo ministrów i mnóstwo całej erki. A teraz do Sejmu, w sytuacji, kiedy naprawdę jest olbrzymia tragedia narodowa, umarła rzeka, ludzie nie będą mieli pracy, ludzie mają bardzo poważne problemy, żaden minister nie przyjechał.
I tam, za tamto podobno, za bankiet, bo to był bankiet, tak to zostało określone, za bankiet zapłacił Jarosław Kaczyński. W piątek sobie zawołał wszystkich, żeby zrobić jakąś taką szczujnię na Morawieckiego i młodych i zapłacił Kaczyński za to. Przyjechali, teraz nie mogli, do Sejmu. No tak działa to państwo. Czy też tam, czy oni przyjechali, czy nie przyjechali, oni tak się na niczym nie znają. Tutaj to problemem jest to, drodzy Państwo, że oni po prostu rządzi nami banda dyletantów. I to jest pytanie jest takie, czy to jest takie trochę śmieszne, ale zobaczcie, no, to państwo nie rozwiązuje żadnych problemów. To znaczy, zetknęli się na przestrzeni ostatnich lat z takim problemem jak koronawirus. Wygrał koronawirus. Polska ma najgorsze wyniki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i jedne z najgorszych na świecie. Ścigamy się o palmę pierwszeństwa, jeżeli idzie o fatalne zarządzanie z niejakim Meksykiem, w którym rządzą kartele narkotykowe i przestępczość jest po prostu gigantyczna. I wtedy nakradli. Wtedy największa ilość, Tak, że tak. oczywiście, ale to co jeszcze, my tej skali naprawdę nie wiemy, bo cały pomysł zamykania gospodarki i wszystkich lockdownów był obliczony naprawdę na bardzo złym tym. To będzie do udowodnienia. Oni to zrobili z jednego podstawowego powodu. Zamykamy gospodarkę nie dlatego, że mieli jakieś wskazania medyczne, bo takowe nie istniały, drodzy Państwo. Kasa dla swoich. Tak, Nagłość. dlatego że zamykając gospodarkę, zyskiwali pretekst do przelewania pieniędzy bez żadnego uzasadnienia swoim ludziom. I mało tego, powodowali problemy w konkretnych branżach. Na przykład w branżach hotelarskich, którym nagle zamykano, a potem się pojawiały zdjęcia na przykład pani Krystyny Pawłowicz w jakichś ośrodkach, które nagle funkcjonowały. To też jest wątek, który pewnie będzie trzeba wyjaśniać. Czyli które ośrodki, bo to w tym momencie zależało od tego, kto wiedział, że będzie miał kontrolę, a kto nie wiedział. Zresztą te kontrole oczywiście też działały bezprawnie, bo wszystkie ośrodki działać mogły. Teraz Ziobro ściga tych ludzi, przegrywa te sprawy w sądzie jedna za drugą, bo te wszystkie obostrzenia były nielegalne i ci, którzy mieli nerwy, ale przede wszystkim mieli pieniądze, bo to trzeba mieć pieniądze na prawników, trzeba mieć pieniądze na tego, bo oni wchodzili, zaczęli robić takie rzeczy, że zaczęli sobie wpisywać, że z chwilą wystawienia mandatu mają prawo zajmować pieniądze na kontach. No, robiono po prostu mnóstwo bezprawnych rzeczy, ale to Janku, robił PiS. jeszcze jedno, przepraszam, ale zwróć uwagę, i to najbardziej tak na takim jaskrawym przykładzie pokazuje pan Artur H., który udaje panią na Twitterze, funkcjonariusz CBA. I on pokazuje na przykład, jak chce zaatakować jakiegoś polityka opozycji czy innego, od razu pokazuje, jaką kwotę ten polityk dostał przy koronawirusie. I rzeczywiście są takie I tak, sytuacje. On. i sugeruje, Tak. że w takim wypadku nie ma prawa krytykować rządu PiS, bo dostał od niego wsparcie. To jest ta ohyda. Zwróćcie Państwo uwagę. To Znaczy jest to ta jest, ohyda. ale nie, to jest, ale to też jest to, bo to oni uniemożliwili prowadzenie normalnych biznesów. Znaczy to jest absurd, to w ogóle, bo to rozdanie tych pieniędzy miało tak naprawdę na celu wykreować nową elitę Tak. biznesową powiązaną z PiS-em. Bo to co tak naprawdę po prostu to było tylko i wyłącznie pretekst do wylewania pieniędzy. Więc to jest pierwszy przykład, gdzie oni dali ciała. Drugim przykładem, gdzie oni dali ciała, to była kwestia przygotowania do wojny rosyjsko-ukraińskiej, do napaści Rosji na Ukrainę. Wiedzieli o tym przynajmniej od listopada. Są jeszcze jedne informacje, że od października, ale przynajmniej od listopada. Nie przygotowali nic. Nie przygotowali Polski na żadnych uchodźców, nie przygotowali żadnych miejsc, do których mogli ich relokować, nie zrobili nic. Gdyby Polacy nie zachowali się w sposób, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, doszłoby do gigantycznej katastrofy humanitarnej. Gigantycznej. To jest to, co. To jest kolejny przykład, czy ta władza zawodzi. To znaczy, gdziekolwiek oni dostają pytanie, gdziekolwiek liczy się kompetencja, gdziekolwiek się liczy cokolwiek, jakieś umiejętność zarządzania, tam oni zawodzą. Ja przypomnę też no, chociażby akcja szczepień wobec Polaków. To też Polaków przeciwko koronawirusowi. No, to jest koncertowo. To, że kupili tego za dużo. Że aż się ciśnie, żeby zapytać, kto ewentualnie dostał łapówki, skoro zakupiono tego w takich ilościach.
Bo to, jeżeli kupuje się tego w ilościach 200 milionów tych, gdzie oni mają, gdzie teraz twierdzą, że rezygnują z tych zakupów, gdzie druga strona wytoczy sprawę, która najprawdopodobniej zakończy się polską przegraną i konieczność zapłaty zarówno za tych pieniędzy z kontraktu tego, to jeszcze pewnie jeszcze kar za to, że za opóźnienia i jeszcze kosztów procesu. I wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi kompetencja w zarządzaniu, kompetencja w czymkolwiek, oni zawodzą. Nie jest, nie, nikt nie ma możliwości tutaj, żeby pokazać jakikolwiek sukces PiS w przeciągu tych 7 lat. Tego po prostu nie ma. Tak. To jest po Wiesz, prostu. a taką ironią losu jest to, że najszybciej dotknie to do całego elektoratu PiS-u. Na tym najprędzej ucierpi elektorat PiS. I to jest taka ironia losu, szanowni państwo. Wcale nas to nie cieszy. Jest nam bardzo przykro, bo to jest nasz kraj, który widzimy, jak jest wciągany w taką sytuację, w taki kryzys, który będzie naprawdę przez wiele lat musiał być opanowywany. Tak, Jak i najpierw oni. trzeba ich odsunąć od władzy. Trzeba ich odsunąć. I to jest program opozycji. Niech oni się śmieją, czy nie. Tak, to jest Odsunąć. program opozycji, który na pewno wystarczy. Drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński chciał ośmieszyć nie wiem kogo, ośmieszył siebie, pokazał arogancję, pokazał, że jest w stanie zabrać dziennikarzy, jest w stanie opowiedzieć im o tym, że popiera kandydata PiS na prezydenta. Janku, muszę go bronić. To była bezradność. To nie była Tak, arogancja. to była to jakaś, to właśnie Bezradność, było to. Jarosław Kaczyński jest po prostu ubezwłasnowolnionym politykiem. Pytanie przez kogo? Pytanie, co Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, jeszcze może? No. pan mrugnie dwa razy, przyjedziemy, jakby coś się panu działo. Naprawdę, jeszcze raz jak pan wyjdzie, pan dwa razy mrugnąć oczami. Pójdziemy, pana uwolnimy. No, ja myślę, że Jarosław, jakby nas zobaczył u siebie na konferencji prasowej, stary. No, drodzy Państwo, w każdym razie. Tradycyjnie ogłoszenia parafialne. Polecam Historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem Janku, wydawcą. przepraszam, że ci przerywam, ale miałeś poprosić Wąsika, bo my chcemy iść na rekord, a nie poprosiłeś, no. A, znaczy to tak, Maciek, słuchaj, jest prośba, żebyś dorzucał kolejne procedury, bo my wiemy, że już mamy rekord procedur, ale chcielibyśmy mieć kolejne procedury, bo no, żeby to było tak, że będziemy rekordzistami. A po drugie, Maciek, no umówmy się, ty i tak już więcej nie dostaniesz wyroku. Więc te kolejne bezprawne procedury to tobie wszystko jedno, a my z Tomkiem będziemy mieć wyższe odszkodowanie, więc. No to już prawda, no już mówimy jak jest, no. No chodzi o No, kasę. więc Chodzi o no, kasę. więc bądź człowiekiem i załóż jeszcze kolejnych 5 procedur. No. Słuchaj, a jak masz wątpliwości, to ci nakręcimy, to ci coś możemy dorzucić jeszcze, o czym żeśmy ostatnio nie mówili. Coś z twojego podwórka. Szlachta zrujnowała Polskę, drodzy Państwo. Artykuł, który trzeba przeczytać, żeby zrozumieć, co się wydarzyło w Polsce, dlaczego straciliśmy niepodległość 250 lat temu. Tak, drodzy Państwo, to taka mała znana rocznica. 5 sierpnia 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski, 250 lat. Jarosław Kaczyński uczcił to tutaj bardzo tutaj zacnie, godnie. W każdym razie ten tekst tłumaczy, jak to się stało, i Jarosław Kaczyński mógłby przeczytać, bo widać, że chłop się stara, żeby powtórzyć tamten wiekopomny sukces. A tak zupełnie serio, to naprawdę, to jest tekst, którego można zrozumieć, dlaczego doszło do tego w XVIII wieku i ile to potrwało. Natomiast to trzeba teraz też mieć na uwadze to, że historia strasznie przyspieszyła. Oprócz tego, drodzy Państwo, w tym numerze mój ulubiony tekst to jest Nieznana wojna polsko-niemiecka. To jest tekst o tym, jak napadliśmy, drodzy Państwo, na Niemcy, tak? Po odzyskaniu niepodległości, zamiast, drodzy Państwo, zajmować się sobą, postanowiliśmy odbić kawałek Śląska, który był polski, a Niemcy uważali, że jest niemiecki, no więc zrobiliśmy tam 3 powstania śląskie i udało nam się wydostać prawie połowę Śląska. To jest, drodzy Państwo, naprawdę było bardzo dużo, bo Niemcy to prawda przegrały wojnę, natomiast to wciąż były Niemcy, drodzy Państwo, to wciąż były Niemcy, państwo o gigantycznej sile, Nieznana wojna polsko-niemiecka, to jest wojna, która powinna być omawiana szerzej w podręcznikach, dlatego że omawiamy powstania, które przegraliśmy, jak powstanie warszawskie, a nie zajmujemy się kwestią, która naprawdę jest ważna, że potrafiliśmy
zaczepić Niemców i wygrać sami. Drodzy Państwo, historia na weekend. Polecam. Oprócz tego, drodzy Państwo, naszą książkę, moją i Tomka. Kamiński, biografia. Dlaczego Kamiński dużo częściej trzyma poziom niż pion? Książka do kupienia na stronie księgarni capitalbook.com.pl. A Państwu na koniec polecę blog mojego brata Aleksandra Pińskiego. Nie jest on polityczny. Można tam na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób Niemcy zbudowały swoją potęgę i swoją zamożność. Polecam i zapraszam Państwu, mówię, do widzenia.